Spójrzmy na zasady twojego wyzwania. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Kostka. W studio znajduje się ścianka wspinaczkowa z trzema trasami. Każda z nich oznaczona jest innym kolorem. Pomarańczowym, żółtym i niebieskim. Kostek zapamięta te trzy trasy, a następnie z zasłoniętymi oczami będzie musiał pokonać wylosowaną jedną z nich, nie dotykając uchwytów pozostałych dróg. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Kostek w ciągu 60 sekund przejdzie wylosowaną trasę. Wyzwanie Kostka jest naprawdę bardzo trudne. Coś, czego w telewizji jeszcze nie było. Kostek, to jest ten moment, abyś zapamiętał układ trzech tras. Jesteś gotowy? Jestem. Zaczynaj. Bardzo proszę. Będzie musiał zapamiętać układ trzech tras. Jest bardzo zdenerwowany. Jezus Maria. Już? Zapraszam do mnie. Drodzy Państwo, wylosujmy zatem trasę, którą będzie musiał pokonać z zasłoniętymi oczami Kostek. A wybierz sobie kogoś z tej kanapy. Nie, Mariusz, ani... Pudzian? Tak. Wiedziałem. No dobra. Mariusz, jakąś łatwą wylosuj. Łatwą. Jestem pewny, wykona to. O. Mariusz Pudzianowski wylosował dla Kostka trasę żółtą. Chodźmy. O kurde, chłopaki. Zapraszam do nas trenera, który będzie asekurował Kostka. Wszystko dobrze, Kostek? Tak. Bardzo proszę, abyś założył sobie opaskę. Będziesz miał 60 sekund na pokonanie żółtej trasy. Zaczynamy. Kostek, twoje wyzwanie rozpoczyna się w tym momencie. Dawaj, dawaj, mały. Jezu. Jest. Skowany. Niesamowite. Miałeś jeszcze 13 sekund zapasu, a dałeś radę. Żółta trasa pokonana, zobacz. Oni wstali dla ciebie. Mariusz, ale Kostek musi mieć niesamowicie silne ręce. Jak na jego wiek i na staż treningowy jest bardzo mocnym zawodnikiem. Od razu widać, że po prostu on fruwa na tych skałkach i idzie mu to z wielką lekkością. Mam nadzieję, że zobaczymy cię, jak godnie Polskę reprezentujesz. Dziękuję. Kostek ma 12 lat, natomiast jaki jest jego sportowy poziom? Tak naprawdę jedynym powodem, dla którego nie jest jeszcze w kadrze narodowej, jest jego wiek, bo osiąga wyniki, które kwalifikują go już do kadry narodowej. Robi tak trudne drogi, które dla wielu wspinaczy są szczytem marzeń. To w takim razie, jak wygląda wasz taki typowy weekend? Typowy weekend. W piątek pakujemy samochód i wyjeżdżamy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Rozpalamy wieczorem ognisko, rozmawiamy ze sobą, bawimy się ze sobą. A rano w sobotę wstajemy, idziemy się wspinać. Wieczorem wracamy, rozpalamy kolejne ognisko. W
w niedzielę rano wstajemy i idziemy się wspinać. Tak wygląda nasz weekend. Kostek, co cię najbardziej kręci we wspinaniu się? No, najbardziej mnie kręci to, jak robię jakąś trudniejszą drogę, to potrafię nad nią siedzieć miesiąc, żeby nauczyć się tej drogi i żeby potem w końcu ją przejść. Powiem ci, Kostek, że mam dwie córki, ale gdybym miał syna, bym chciał, żeby był takim facetem. A jak szybko potrafiłbyś wejść na to, tak bez zamkniętych oczu? 20-25 sekund. Chodźmy w takim razie, Kostek. Fantastycznie. Bardzo proszę o asekurację, sobie wybieraj. Możesz w zasadzie pomieszać trasy. No to zróbmy mieszankę. Uwaga. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Jest na górze! Jest niesamowity Kostek Sobański.